Siema, Mawkar z tej strony, a oto przed Państwem jeden z moich bardziej ulubionych modeli BMW, BMW serii 5 E39. Przez wielu recenzentów motoryzacyjnych uważany za jeden z najbardziej udanych modeli serii 5 i jeden z najbardziej udanych sedanów, które były opuszczały fabrykę w Monachium. Co E39? Przede wszystkim jest to model zadbany, z sześciocylindrowym silnikiem zauważonej pojemności 2,2, bo przeważnie tutaj było też 2,5, ale tutaj po prostu delikatnie moc została zmniejszona, żeby też były podatki mniejsze. Ten silnik też występował P60, P61. Silnik sześciocylindrowy w rzędzie, według mnie jeden z najbardziej udanych silników sześciocylindrowych w karierze, w historii. No nie mówiąc tu jeszcze oczywiście o Lexusie, który też robił sześciocylindrowe silniki w rzędzie, no ale u nas w Europie to już jest po prostu troszeczkę taka egzotyka, a te silniki BMW są nie do zabicia, dlatego też są wykorzystywane często w drifcie i gdy nie wylejemy sami z niego oleju ani wody, jeśli auto będzie nam jeździło, aż dopóki go nie zajedziemy. A ogólnie co o tym modelu? Model jest bardzo zadbany. Przede wszystkim dużo osób, które szuka BMW E39, zwraca uwagę na blacharkę. Ja też przede wszystkim przed zakupem tego pojazdu obejrzałem go dobrze pod tym względem. Progi są w bardzo dobrym stanie, na aucie praktycznie nie ma kropki rdzy, może coś tam minimalnego w jakimś zakamarku znajdziecie, ale naprawdę jest auto od tak zwanego Niemca, a poza tym jeździł też ten starszy facet z Niemiec, jeszcze jest ten brief, w którym jest podana data urodzenia. Ja wam wrzucę później, ale jak się nie mylę, facet był chyba koło 70. Naprawdę jak na 21-letni samochód prezentuje się świetnie, nie jest poobijany, nie jest podrapany, ma ładne opony, tarcze, lampy. I myślę, że w tych latach 90., gdzie BMW na tym przełomie 2000, gdzie produkowało E39 i E46, no królowało w tej klasie premium, no Mercedes wtedy strasznie gnił i miał dużo problemów. Audi naprawdę aspirowało, ale wydaje mi się, że dopiero w tych latach późniejszych przebiło BMW-kę i robi troszeczkę lepsze samochody, ale wtedy no to naprawdę no nie było, oprócz tego, że auta były słabe blacharsko, jeżeli ktoś tam nie dbał o nie, tak to były naprawdę nie do zdarcia. Według mnie najlepszy model, jaki można kupić dosyć jeszcze rozsądnych pieniądzach, no bo te auta będą naprawdę w jakichś tam wyższych silnikach czy w dobrym stanie drżały, co widać po autach sprowadzanych z Japonii, gdzie ludzie płacą 80 tysięcy za jakieś niskie przebiegi. A co o tym aucie jeszcze? No na wyposażeniu podstawy raczej, chociaż BMW potrafił być nawet bez klimatyzacji. Tutaj mamy dopinany oryginalny hak, oryginalne 17 alufelgi. W książce jest opisane, że jest to też Shadowline, czyli te listwy mamy czarne. I chyba byłoby na tyle. Jeszcze tutaj szyberdach jest stalowy, taki. I oczywiście przeciwdzielny. Co już mogę wam jeszcze pokazać blacharkę z bliska, bo to na pewno każdy będzie pytał. Butniki, igiełka, samodoły, drzwi. Przede wszystkim tutaj to miejsce, gdzie to auto bardzo lubiło gnić. Tutaj macie super tylny błotnik. Klapa. Reszta butników. Tutaj też drugi ten element naprawdę jest stały. Drzwi. Maska jest również bardzo ładna. One tu lubiły sobie na randach spurchlować. Ewentualnie może być troszeczkę niedomyty, bo stał pod drzewem. To ten brud z drzewa jest troszeczkę trudniej do domycia. Tak samo jak tutaj, to przy tej listewce. Nie ma żadnej korozji. Jeżeli szukacie E39 sześciocylindrowym silnikiem, polecam wam to auto, bo naprawdę nie wymaga wkładu jak większość, która jeździ po polskich drogach zempakietowanych, porobionych. No to opowiem wam teraz o wnętrzu pojazdu. Zaczniemy sobie od książki serwisowej. Tu widzicie dwa pierwsze wpisy, potem wpisy dalej. W różnych jakichś tam jest to było serwisach robione.
I tutaj mamy dalej też jakieś wpisy. Tu wiele osób, gdy rzuciłem to na jakieś tam forum, na grupę, na Facebooka, zarzucało mi, że po prostu jest fajnie pozaznaczane wszystko, ale no ktoś sobie powypisywał długopisem. No ale wiecie, czasami są takie sytuacje, że nie każdy wozi tą książkę, trzyma czasami w domu. I na przykład tutaj mamy wymianę oleju z ATU. I ogólnie ktoś mógłby stwierdzić, ej, no tutaj nie ma żadnego potwierdzenia. A tutaj jest po prostu. Było pod silnikiem, dobrze to się zrzuciło i było jeszcze parę takich wlepek, które potwierdzały, jak to auto było serwisowane, ale to w sumie ma mniejsze znaczenie. Przede wszystkim liczy się stan wnętrza pojazdu, bo czasami nie ma książki, a auto będzie w świetnym stanie i będzie po prostu ten stan potwierdzeniem przebiegu pojazdu. Auto ma 21 lat, bo sprawdziłem, jest z grudnia 2021 rok. I spójrzcie, jak wygląda 2021 rok w BMW, gdy ktoś je po prostu uszanował. Tutaj mamy przyciski, one się praktycznie nie zużyły, bo po prostu BMW stosowało normalny plastik, nie jakiś tam powlekany. Wyglądają świetnie, lepiej niż w niektórych samochodach, które mają 5 lat. Tutaj włącznik też wygląda dobrze, często tu jest wygrzebane, tutaj delikatnie widać, że jest zużyte od jakiegoś paznokcia, ale naprawdę włącznik się nie zużył, nic z tych rzeczy. Licznik, kierownica. Kierownica też nie jest zużyta, delikatne, tutaj małe ślady na skórze, ale naprawdę, no pamiętajcie, 20 lat samochód, też nie w jakichś wielkich pieniądzach jak auto na przykład z Japonii. Tutaj panel środkowy, no materiały można powiedzieć, że były użyte bardzo dobre. Ta skóra, żeby ją przedrzeć, naprawdę trzeba dużo, to nie jest taka skórka jak z Opla, pseudoskóra, tylko prawdziwa skóra, prezentuje się świetnie. Tak samo tutaj na lewarku, cały lewarek to drewno. Kiedyś nie byłem za bardzo zwolennikiem tego drewna, ale z tym czarnym komponuje się naprawdę nieźle. Chyba musiałem po prostu dojrzeć do tego, żeby lubić kredensy w autach. No i fotele. Fotele się potrafiły zużywać we 39, ale tu prezentują się dobrze. Pokażę wam jeszcze mój fotel. Jest ok. Troszeczkę jest wysiedziany, może ktoś po prostu był trochę grubszy. I tyle. Z takich bajerów mamy jeszcze szyber dach. Bez okna, po prostu blaszany, otwiera się. Klima działa. I cóż, chyba to w wnętrzu wszystko. Pokazałem wam, jak auto wygląda na zewnątrz, jak się prezentuje. Spójrzcie, ewentualnie też fajnie trzyma temperaturę, jak ten silnik bardzo gładko pracuje. Dodamy mu troszeczkę gazu, wkręca się naprawdę bardzo ładnie, nie potrzebuje żadnych, że tak powiem, opóźnień, żeby się dokręcić do czerwonego pola. Jeżeli interesuje was to auto, zostawcie jakiś komentarz, napiszcie maila, wejdźcie na mafkarautomoto.pl lub też na Instagrama mafkarauta i pamiętajcie, u mnie każde auto jest opłacone wraz z akcyzą i fakturą, zwłaszcza, że tutaj akcyza będzie troszeczkę większa, rzędu 2000, 1500, wszystko to zależy, ile wyliczy system. No i też jeżeli nie macie tego auta, jak sobie dostarczyć do domu, chętnie mogę wam go zawieźć na lawecie w rozsądnych pieniądzach. To by było, myślę, że na tyle. Pozdrawiam, hej!